No, pojechałem ze Stefanem Starczewskim, co było o tyle zabawne, że no, nudziliśmy się, droga do Gdańska była właściwie pusta, jechaliśmy maluchem, ja prowadziłem i zastanawialiśmy się, jak do tego Gdańska wjechać. No więc od Warszawy w żadnym wypadku nie możemy tam wjechać, od Szczecina no też nie, od wschodu no, w żadnym wypadku, no przecież tam. Więc wyszło nam, że jedynie do Gdańska możemy wjechać od morza tym maluchem. Ale wjechaliśmy właściwie bardzo łatwo. Kilkaset metrów przed stocznią zatrzymano nas właściwie pod pozorem rewizji, ale pod pozorem dokumentów sprawdzenia. Pod pozorem jakby rewizji, bardzo niechętnie tam jakoś nam to przejrzeli, czyli bez żadnego problemu dojechaliśmy do stoczni. Tam legitymowaliśmy się takim listem od Kuronia. Tam już była jego żona w Gdańsku wcześniej, także nie było żadnego problemu. Wjechaliśmy tam i tam właściwie dopiero postanowiłem jakby no robić to, co robiłem przez całe dziesięciolecie z uporem. Obawiam się, że jako jeden z niewielu, który tak wiele sfotografował w tym czasie. Czyli dla mnie to było odkrycie też pewnego rodzaju, jak mogę być w pewnych sytuacjach skuteczny. Nie mówię o jakości, tylko o byciu tu i ówdzie. Ja śledziłem wydarzenia polityczne, oczywiście, czy społeczne, ale i artystyczne, w związku z tą moją przyjaźnią ze środowiskiem plastyków.